Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Z dwutygodniowym opóźnieniem, ale w końcu mogę Was zaprosić na omówienie ostatniego odcinka The Accurate. Odcinka, w którym bardzo dużo się zadziało. Jak na przykład skwawienie miecza świetlnego, które po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć na ekranie, a nie tylko na kartach komiksów. Albo kilkusekundowe kamiojody pod koniec odcinka, albo wymazanie pamięci May. No ogólnie dużo tego było. Jednak najważniejsze dla mnie jest pojawienie się Dafa Pegusa, który za sprawą Akoity miał wreszcie okazję się pokazać, a nie tylko za sprawą już legendarnej tragedii Dafa Pegusa mądrego. Jednakże, szczerze mówiąc, co nie do końca jestem zadowolony z tego, że to właśnie Pygus się pojawił. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie omówienia, to wiecie, że odrzucę tą myśl, że tym kolejnym sitem, którego mielibyśmy zobaczyć w finale, będzie właśnie on. Bardziej stawiam na pojawienie się jego mistrza, czyli Tenebesa, bo czułem, że ze względu na czas trwania Akroity, czyli 140 rok przed bitwą o Jawin, będzie miał ono więcej sensu. Nawet trudno stało się, więc trzeba to przyjąć. Ale przynajmniej dzięki temu mamy porę do popisu, żeby sobie trochę pogdybać, co przyszły Mistrz Papatina zamierza uczynić. I tym właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym się zająć. Także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Generalnie całe moje gdybanie na ten temat zostało zapoczątkowane tym, że Pregius nie pokazał się otwarcie. Gdzie byłem święcie przekonany, że tak faktycznie będzie. A zamiast tego, pojawił się tylko tak, że gdy Osha i Kimi odeciej, ten wychylił się na chwilkę za ściany, żeby ich obserwować. I właśnie przez to zacząłem się zastanawiać, czy Kimir, zamieszkując tą kryjówkę, zdawał sobie w ogóle sprawę z tego, że poza nim znajduje się tam ktoś jeszcze, bo choć początkowo myślałem, że raczej na pewno chłopak ma swojego mistrza i to właśnie Pregius miałby nim być, to teraz nie jestem do końca przekonany. A przez to wytworzyły mi się dwie opcje, jak ta cała sytuacja mogła się prezentować. Pierwsza opcja jest właśnie taka, że Pregius tak naprawdę nie jest mistrzem Kimira. Tylko czy to w ogóle możliwe? Jak najbardziej tak. Przypomnijmy sobie szybko, jak to wyglądało w legendach. Pregius i Tenebes przybyli razem na planetę Bademik, gdzie, według spekulacji, to ta sama, na której mieszka Kimir, gdyż znajdowało się na niej złoża materiał materiału zdolnego do dezaktywacji miecza świetnego, i to właśnie tam pierwszy z sitów pozbawił życia tego drugiego. I czy coś stało na przeszkodzie, żeby Pregius został tam na dłużej? Absolutnie nie. Tak jak mogliśmy zobaczyć w Akojcie, to jest po prostu wyspa na środku oceanu, odcięta od wszystkiego, więc miał dzięki temu spokój i mógł się schować. Do tego złoża Kotozisu, które na pewno by mu się przydały do produkcji jakichś różnych broni, narzędzi itd., oraz oprócz tego Pregios był znany pod publicznym imieniem Hego Damask i był biznesmenem, więc może jakieś handel Kotozisem? No zapewne ładny pieniądz na tym by zarobił. Jednakże przede wszystkim mógł spokojnie zgłębiać tajniki ciemnej strony. I przyjmując to, że niestety, ale ani nie odkrył, ani nie nauczył się samemu umiejętności tworzenia życia, tylko pośrednio pomogłem mu w tym wiedźmy, miał sporo czasu na zebranie informacji i zapewne coś udało mu się odkryć, ale nie do końca. Lecz pewnego dnia do jego kryjówki przybył Kimi. Zakładając teorię, która od jakiegoś czasu krąży po internecie, że stąd byłem uczniem Wernesty i to ona biczym zrobiła mu szczamy na plecach, no to uznajmy, że ucieką z zakonu, usłyszą może jakieś plotki o tajemniczym użytkowniku mocy i przybył znaleźć Pegiusa, ale ten postanowił się nie ujawniać. Więc Kimi zastał pustą kryjówkę, ale z dużą ilością notatek na temat ciemnej strony, no i też umiejętności tworzenia życia. Dołączył do tego wiedzę o Shimei, kto mógł w jakiś sposób posiąść gdy był jeszcze w zakonie, bo nie wierzy w to, że niczego nie zasłyszał. No i z tego wszystkiego, szukając dla siebie jakiejś nowej drogi, postanowił zostać sit'em, a z bliźniaczek zrobić swoje uczennice. Natomiast Pregius chciał skorzystać z nadarzającej się okazji i dał Kimi'owi możliwość działania, by w danym momencie ujawnić się i wykorzystać dziewczyny do swoich celów. I tak wygląda pierwsza opcja, natomiast druga, czyli ta, że Pegius jest mistrzem Kimia, no to genanie wygląda praktycznie tak samo, poza tym, że Pegius nie ukrywał się przed Kimijem, gdy ten się zjawił i zapewne gdy tylko spotkał się z chłopakiem, to udało mu się za pomocą mocy przejrzeć go na wylot i dowiedzieć się, kim on jest, skąd przybył oraz też co wie. Chłopak w tym drzemie mrok, a przy okazji jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat sprawy, która was interesuje, więc Perius miał idealnego kandydata na swojego ucznia, który odnajdzie dla niego bliźniaczki. No i zapewne pojawiły się różne propozycje w stylu uzyskania potęgi, uzyskania śmiertelności itd. itd. Na kim na to przystał. Tylko, że pewnie miał też z tyłu głowy to, że musi w pewnym momencie mieć czas zdradzić, zabić i sam znaleźć ucznia. Dlatego właśnie tak często wspominał, że chce ucznia, że chce potęgi dwóch, no i niespecjalnie dążył do odnalezienia obu dziewczyn, ale chociaż jednej z nich. No dobra, ale do czego Pegiusowi będą potrzebne OSHA i MEI? Sprawa jest oczywista. Z ich pomocą będzie chciał uzyskać umiejętność tworzenia życia. Zapewne wyczuje ich połączenie, czyli to, że są powiedzmy, że jednością, bo mają te same MIDI chojany, no i będzie chciał jakoś to wykorzystać. Ale szczerze mówiąc, ten koncept tworzenia życia jest na tyle pokręcony, a Koita jeszcze bardziej go pokręcił, że trochę mam problem z wymyśleniem tego, jak miałby się to stać. Mam kilka pomysłów i wam je przedstawię, ale ostrzegam, no, nie jest to jakoś bardzo sensowne. Po prostu jakieś takie moje pomysły, jakie mi przyszły do głowy. Pierwsza rzecz, taka nie do końca zahaczająca w pełni o to, że one są tak połączone, tylko okazałoby się raczej, że one są diadą, tak samo jak to było z Rey i Karolenem, tylko troszeczkę innego typu. No bo tutaj nie mamy podzielonego ekranu na pół i możliwość interakcji z dwóch końców galaktyki, a za to dziewczyny miały możliwość spotkania się w wizjach mocy, jak to miało miejsce w początkowych odcinkach. A na przykładzie tego, jak zostało to pokazane w epizodzie 9 z Palpatinem, diada jest życiodajną siłą, więc może ta konkretna diada będzie na tyle potężna, że Pregius, przejmując jej energię, stanie się zdony do tworzenia życia. To jest pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy. Druga jest taka, że może nie chodzi o samą diadę, tylko o to, że przy okazji wysysania energii Pegasus natrafiłby na tą dodatkową moc, którą zyska May w trakcie ni Ascendencji. Tak jak mówiłem w omówieniu trzeciego odcinka, ten rytuał Ascendencji mógł być takim wzmocnieniem więzi z mocą, który na przykład dałby dostęp do różnych technik, jak chociażby tworzenie życia. A ostatnia opcja to to, że ta więź łącząca bliźniaczki faktycznie jest czymś więcej niż diadą i sprawia, że dziewczyny mogą wzajemnie na siebie w jakiś sposób wpływać. A Prygius postanowił je tej więzi pozbawić i zabrać ją dla siebie, dzięki czemu miałby możliwość wpływania na Midichojany i innych istot poprzez łączenie się z nimi za pomocą tej więzi. I też zerwanie tego połączenia zapewne skończyłoby się śmiecią albo jednej z dziewczyn, albo może nawet i obu. Taki gdzieś tam pomysł mi przyszedł do głowy. No, jak powiedziałem, ten koncept jest strasznie pokręcony. A koi, tatykając się go, i to chyba bez większego przemyślenia, spodobał w tym jeszcze większy chaos. I jak dla mnie, lepszą opcją byłoby pozostawić to, tak jak jest, w sferze tajemnicy i wyjątkowości. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co myślicie, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i ze względu na to, że jest to omówienie ostatniego odcinka Diakolajt, no to przede wszystkim chciałem podziękować wam wszystkim, że byliście przez te omówienia, że razem sobie tutaj posiedzieliśmy, pogadaliśmy i tak dalej. Nie wiem, po prostu dziękuję wszystkim, bo ja zawsze lubię wchodzić w dyskusję pod odcinkami, jest to fajna rzecz i fajnie, że mogliśmy to uskutecznić po raz kolejny. Tak samo chcę też podziękować Mentixowi, Lewemu i Fizzowi. Chłopaki bardzo pomogli przy całej serii. Tu przede wszystkim z całej trójki największe podziękowania dla Mentixa. Zmontował prawie wszystkie odcinki poza jednym i szczerze mówiąc, byłoby to w bardzo dobrym tempie, ponieważ bardzo często wysyłem odcinki z samego rana, a na popołudnie albo ewentualnie wieczór odcinek był już gotowy. Także Mentix, bardzo ci dziękuję. I tak właśnie sobie myślę, że fajną rzeczą jest to, kiedy jedną konkretną serię montuje ktoś inny. No tutaj właśnie głównie myślę o Mentixie. No i chętnie bym do tego wrócił. Najpewniej za sprawą omawiania skeleton crew. Mam już podaną datę premiery, będzie to 3 grudnia dnia, także jeśli tylko będzie coś do omawiania i zapewne jeżeli Mentix tylko będzie chciał, to spot jego montażu. Na całe szczęście z Akoitą już kończymy. Powiem szczerze, że o wiele lepiej mi się oglądało i omawiał Asokę. Jakoś po prostu była to o wiele przyjemniejsza przygoda. Z Akoitą było ciężko. Czasami było dobrze, czasem było katastrofalnie. I nie wiem szczerze mówiąc jak to inaczej opisać. No po prostu było tak jak było. No ale cóż, skończyliśmy, także pora na nowe rzeczy. No i w takim razie w tych nowych rzeczach się widzimy. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa! pa.